Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam bitwę na Sheridanie, jednym z ciekawszych lightów 10 tieru. No i przypominam, że w tej serii pokazuję bitwy, które nie są idealne. Pokazuję bitwy, w których popełniam błędy, po to, abyście Wy mogli się na nich uczyć, a w szczególności początkujący gracze. No dobrze, zatem jedziemy. Bitwa na mapie Westfield. Lubię tę mapę. To jest dobra mapa dla lightów, dla czołgów lekkich. Jest duża połać, dość duża połać terenu. Jest gdzie się rozpędzić, jest gdzie świecić. I zaczynamy. Zaczynamy. Jeden light w drużynie. To też jest dobra wiadomość. Nie ma zbytniej konkurencji. Sami możemy w spokoju sobie spotować, wyświetlać inne czołgi. Czyli losowanie marzenie, można powiedzieć. Nie ma artylerii. Także to też duży plus. I jadę sobie na górkę. Zawsze tutaj jeżdżę, gdy wylosuję mnie po tej stronie mapy. Zresztą, jeżeli losuję mi na drugiej stronie mapy, robię podobnie, bo to jest najlepsza miejscówka, moim zdaniem, dla lightów. Pierwszy czołg wyświecony. Nie strzelam, żebym nie był zauważony na mapie, no ale jednak, ktoś mnie tam wyświecił. Nic się nie stało, jedziemy dalej. Dwa czołgi wyświetlone. Świecimy, tak, kolejny czołg wyświecony. Wszystko, co robię do tej pory, wydaje mi się, że jest ok. Minus jest taki, że zobaczcie, ile czołgów jest za mną. Jedynie jeden ciężar za mną pojechał. Trójka ciężkich gdzieś tam trzyma się z tyłu. Reszta pojechała drugą flanką. No nie fajnie, no szkoda, że nie mam tutaj zbyt wielkiego wsparcia. Jedzie tu jeden czołg. Gdybyśmy mieli więcej tutaj sojuszników, można by było połapać więcej asyst też, a na razie zero. Na razie jest średnio, jeżeli chodzi o wynik zdobyty moim czołgiem. Tutaj, jak widzieliście, pierwsza buła też zaliczona, niestety. I trzeba było się wycofać. Robi się to niebezpiecznie. Chociaż z drugiej strony cieszy mnie to, że dołączają do nas sojusznicy, dlatego ja decyduję się jednak wrócić i pierwszego przeciwnika troszkę pomęczyć. On jest zajęty innymi czołgami, także można tutaj go delikatnie objechać i punktować z boku, uważając jednocześnie na czołgi, które mamy z przodu. No tu jest tak, wiecie, dwa czołgi są wyświecone przeciwników, jest nas czwórka, jest jeszcze w miarę bezpiecznie, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Tutaj widzicie, muszę się wycofać, bo zaskoczył mnie ten czołg, który wjechał zza górki. To też było do przewidzenia. Można powiedzieć, że to taki pierwszy mój poważniejszy błąd, jakaś nieuwaga, bo no to było logiczne, że tam pojadą jakieś czołgi. Tu jakiś jeszcze się łobuz znalazł, nie wiem skąd. I my jesteśmy już, słuchajcie, 540 życia. Nie powiem, że na ogrysku, no ale prawie. I mogłem tutaj postąpić lepiej, wcześniej się po prostu wycofać. Wcześniej zająć na przykład tę pozycję i ostrzeliwać te czołgi. Tak jak próbuję robić to teraz, tylko też robię to od frontu. To zawsze jest problem, dlatego też nieprzypadkowo zmieniłem pociski na goldowe. Większa penetracja, większe prawdopodobieństwo, że przebiję jakiś czołg. Celujemy pod kadłub w brzuszek, elegancko weszło. On się tu jest skontowany, no. Ciężko będzie to przebić. A...
Może wejdzie, może wejdzie. Nie ma co, nie ma co, odbiłoby się. Mamy przewagę, widać, że nasza drużyna prowadzi w bitwie i wszystko się zanosi na to, że wygramy. O, pokazał brzuszek. Siedzi. Siedzi. Mógłbym się tu pokusić już o agresywniejszy wyjazd i flankowanie, czyli przejechanie lewą stronę w kierunku tamtych czołgów. Chociaż to też z drugiej strony mogłoby być jakieś ryzyko, ale decyduję się tutaj strzelać od frontu, bo pan pokazuje brzuszek. Ale dingło. Nie wiem jakim cudem. Nie mieliśmy dobrego pola widzenia, bo zasłaniał nam krzaczek. Ale jakimś cudem był rykoszet. Został 60 TP na polu bitwy i tyle. I będzie końcóweczka. No, nie ma opcji, że przegramy tę bitwę. Co w tej bitwie w ogóle zrobiłem, czy nie tak? Jakby to przeanalizować. Koniec. Pierwszą część bitwy zbyt odważnie troszkę spotowałem. Tam celowały we mnie te czołgi. Zamiast wcześniej się wycofać, to siedziałem gdzieś tam na przodzie. No a drugą część bitwy gdzieś tam za górką kampiłem i starałem się strzelać od frontu. Też można by było zrobić to inaczej. Pojechać jedną lub drugą flanką. Może przez te domki gdzieś ich okrążyć. Niemniej bitwa nie była zła. No, nie była zła. Drugi wynik w drużynie. Ale są elementy do poprawy, prawda? Trzeba myśleć na tym polu bitwy, obserwować przede wszystkim mapę, bo był tutaj lepszy wynik do ugrania, po prostu. Dzięki za uwagę, żegnam się z Wami, jak zawsze, z kulturką.